Patrzcie, amerykańscy chłopcy, którzy rozpoczynali brutalne wcieranie się w te ugrupowanie wojsk niemieckich broniących Festung Europa, czyli tej twierdzy Europa rozłożonej wzdłuż właśnie wału atlantyckiego, który był budowany już od 1940 roku. Major jak na co dzień wizytował swoje pododdziały, ale to już był drugi tydzień czerwca, to już zdawał sobie sprawę, że lada moment amerykańscy żołnierze tutaj wylądują, tutaj będą brali udział w walkach o to małe francuskie miasteczko. Próbował przygotować siły do obrony. Sił powietrznych, ta piekielna przewaga samolotów myśliwskich, które wyposażone w ciężkie karabiny maszynowe oraz podwieszane wyrzutnie rakiet chciały spustoszenie nie tylko namiar amerykańska mogła w każdej chwili wezwać wsparcie lotnicze, a Luftwaffe jak to... Panicznie rozglądali się po niebie, uciekali. Działka przeciwlotniczego, gdzie szlak bojowy tych żołnierzy rozpoczął się jeszcze w Rosji w 1945 roku. Walki, które wszędzie... Amerykanie pchną dalej naprzód. Gwałtownie nacierają. I bez niemiecka obrona zapewne za chwilę upadnie. Kwartał dalej, zaraz będzie miał na karku nie tylko Amerykanów z spadochronem.
czołg, wraz z ukraińskim czołgiem też możemy być radiowego. Ale teraz po walce był czas znaleźć w końcu Tomiego. W głębi ulicy tego jedynego stanu, na którym był dobry czołg wśród przerażonych amerykańskich chłopców. Wszystko będzie stracone. Musiał działać, musiał chronić.